Witam z tej strony Motoświry. Dzisiaj będzie unboxing oto tej FSO Syrenys TOT 4 furgonik z serii od D'Agostini Legendy FSO. To jest prototyp Syrenys TOT 4 furgon, w skrócie F. To jest prototyp, jak już omówiłem. No i przystąpimy do unboxingu. Syrena 104 furgon tak się prezentuje na podstawce. Zaraz ją odkręcimy. A raczej ja ją odkręcę. No i tak się ten furgon prezentuje. Teraz pokażę Wam detale. Zacznijmy od przodu. Teraz Wam dam taktycznego zooma. Dobrze, pierwsze co jest zauważalne to są kierunkowskazy, które są oddzielnym elementem, światła przednie, które też są oddzielnym elementem, wycieraczki, które też są oddzielnym elementem, rejestracja i zderzak chromowany. Przejdźmy teraz do boku. Z boku mamy tą linię. To jest chyba osobny element, z czego co się nie mylę. Też ładnie. No i sama paka jest, która jest też ładnie wykonana. Jest tutaj też okienko. No i jest ładnie. Model jest ładnie wykonany. Teraz przejdźmy do tyłu. Z tyłu sytuacja wygląda podobnie, czyli mamy ładne, no, wyglądające na metalowe drzwi, które mają okienka i klamkę. Mamy wydech, który jest pomalowany tak jak w Warszawie 203P i samą rejestrację. Też fajnie wyglądają te światła, mimo że są pomalowane, ale fajnie wyglądają. O, a z drugiej strony mamy to samo. Oddzielne to jest, tak mi się wydaje, że to jest oddzielny element. Mamy też tą szybkę, tutaj mamy wlew paliwa, ale zauważyłem, teraz przeniesiemy się do środka. Jak można zauważyć na kamerze, jakby tapicerka jest tak lekko na niebiesko, ja bym powiedział. Tak, jest na niebieski kolor w środku tapicerka, kierownica. To jest plusik. Sama też osobę, no, jest kierownica, jest skrzynia biegów. Może wy na tym nie widzicie, ale ja widzę. Obrotomierz jest, jakby siedzenia i kierownica jest na niebiesko, a tapicerka jest taka ładna, beżowa. Teraz Wam coś powiem o tej syrenie. A jeszcze chciałem dodać, że tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, że ta syrena stoczy tery furgon. FSO Syrena 104 furgon jest wzorowana na syrenie R20 i Bosto. Przygrywka do Bosse to grupa osób, które koło południa wychodziły z restauracji na rynku Starego Miasta w Warszawie, natknęły się na dziwnie wyglądający samochód. Goście nie mogli znać polskie syreny, bo należeli do zagranicznej wycieczki, która zwiedziła stolicę Polski. Rozmawiali ze sobą trudny do zidentyfikowania język podobny do hiszpańskiego, być może był to rumuński. Prototyp Syreny 104F sfotografowany na rynku Starego Miasta w Warszawie, opracowany w 1968 roku. Samochód nie wszedł do produkcji seryjnej, stanowił jednak przyczynek do wprowadzenia towarowej wersji Bosto w 1975 roku. Z kolei bliźniacy
Czy pikap oznaczone symbolem 104P stały się pierwowzorem rolniczym prototypem R1, R2 i R3 oraz R20, które produkcje ruszyły w 1972 roku? No i to na tyle, jeżeli chodzi o Bosto. Teraz wam pokażę samą gazetkę. Jakby ktoś jej chciał sobie przeczytać, to może sobie spauzować, przeczytać. A tutaj jest widoczna chyba ta Warszawa 203P, która była w pierwszym numerze. I to na tyle, jeżeli chodzi o gazetkę. A następny numer to będzie ten Fiat 125P Cabrio. I to na tyle, więc. A i jeszcze powiemy, że wbijajcie do Makosa. Wbiję wam w opisie, jeżeli nie zapomnę, linkę do niego kanału. Więc trzymajcie się i pa!